Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Świat Medów. Tym razem nie radziecki czołg, tym razem nie radziecki med, jak to zwykle bywa, ale jeden z moich ulubionych medów, czyli brytyjski FV4202. A razem ze mną na kanale jest kolega Przemek 3905. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Teraz już wiemy, że masz na imię Przemek, ale cyferki to tam, prawdę powiedziawszy, chyba takie sobie wziąłeś pierwsze lepsze, tak? No tak, to ogólnie jest moja pierwsza gra taka internetowa, więc nie wiedziałem w ogóle, czy będzie fajna, więc wpisałem imię i tam jakieś cyferki. No tak, tak zwykle się robi. No dobrze, FV4202, czyli brytyjski 10 tier med, natomiast powiedz mi tak, dużo bitew, czy go lubisz, jak ci się nim gra i tak dalej. Mam na nim jakieś 100 bitew. Ogólnie jest bardzo fajny, zwrotny, fajne działo. Trochę się przycina, ale. Ogólnie prawie same zalety ma. Wiesz co, ma dwie wady, no ale do tego dojdziemy. Rzeczywiście, powiedziałeś bardzo dobre działo, ja się z tym bardzo zgodzę, ze względu na to, że tu działko mamy taką 105 o takiej naprawdę świetnej penetracji. 268 to już jest taka penetracja rzeczywiście topowa, tam już najwyżej chyba to jest na medach 270, ale 268 pozwala nam na przebijanie praktycznie wszystkiego. Jesteśmy w stanie też przebijać setki czy mausy w wieże, nie musimy ładować golda, natomiast, no właśnie, z tym goldem, jak tutaj jest z tym goldem? Używałeś, używasz, próbujesz? No, golda ogólnie nie używam, bo ma słabszą penetrację. Najwyżej w jakichś krytycznych sytuacjach można sobie go użyć, aby tam czołg na hita zdjąć, albo coś takiego. Z tym goldem to tutaj jest tak, że tu są hity i to niby nie mają złej penetracji, bo 210 i to powinno nam dawać naprawdę dobre wyniki, ze względu na to, że mamy tutaj już 480 uszkodzeń na tym pocisku, ale, jak to jest, jak strzelałeś z tych hitów, jak wchodzi z nich? No ogólnie hity tam w gąski nie wchodzą, w pancerz warstwowy. A na 10 tierach to ciężko jest jakiś pancerz przebić ogólnie. Najlepiej na ósemkach się sprawdza. Tak, zgadza się. Najlepiej się sprawdza na ósemkach, ewentualnie sprawdza się na wszelkiego rodzaju bardzo miękkich czołgach typu WTF albo tego typu, prawda? Ale, wcale nie musimy strzelać z hitów do WTF, bo równie dobrze próbowałeś strzelać z normalnych hajeków? No tak, zazwyczaj używam na te miękkie czołgi, na arty, bo mają bardzo dobrą penetrację, jak na odłamkowo burzące. No właśnie, tutaj jest cały widz polega na tym, że to też są hity, z tym, że o penetracji znacznie zmniejszonej, bo tutaj mamy 105 penetracji, stąd też i tak naprawdę powiem szczerze, jeżeli chcemy strzelać właśnie do WTF-ów, do borsuków, czy jakichś tam innych czołgów, używamy tylko i wyłącznie tych hitów właśnie hajekowych, takich tak zwanych zwykłych, i wówczas rzeczywiście wchodzi bardzo soczyście, bo potrafi wejść nawet i pod 600, prawdę powiedziawszy, nie? Tak w tych granicach to jest maksymalny damage na tym pocisku, więc to już bardzo boli. Taki med, który jest strzelać, co dajmy na to 6 groszami sekundy. Tutaj widzę, ma 7,25. Dlatego zastanawia mnie twój długi czas przeładowania, bo on ostatnio dostał buffa i ten czas przeładowania znacznie mu się skrócił. Natomiast co tutaj nie masz? Ewentualnie jakie masz moduły na nim? Z modułów mam dosyłacz, osłoniętą optykę i wentylację chyba. No też nie jest to zły pomysł, żeby założyć osłoniętą optykę. Ja kiedyś testowałem, czy to coś daje. Oczywiście jest to jakiś tam plus, żeby lepiej sobie brać i wcześniej spotować tych wszystkich przeciwników, tym bardziej, że on, standardowy zasięg widzenia, ma 410 metrów, czyli jest to jeden z najlepszych zasięgów widzenia, jakie mają w ogóle medy, bo z większości one mają 400, oprócz oczywiście Patona, który ma 420, natomiast tutaj mamy więcej niż każdy inny radziecki med, więc to naprawdę z osłoniętą optyką, jeżeli masz jeszcze załogę dobrze wykształconą, no to już byłoby w granicach 500 metrów, to już jest naprawdę bardzo dobry zasięg. Natomiast tak, co do ja używam stabilizatora akurat, wolę, żeby mi się szybciej skupiał ten celownik. Natomiast w tym momencie
No tak akurat przetestowałem i tak mi lepiej to odpowiada. Powiedz mi tak, zresztą on ma bardzo dobrą celność, dlatego ten stabilizator też, tak powiedzmy sobie szczerze, czasem nie do końca jest bardzo potrzebny, bo tutaj i szybko skupia i celność 0,32, także same plusy jeśli chodzi o działo. Natomiast minusy, zaczęliśmy mówić o minusach i teraz możemy wziąć, powiedzieć, dokończmy jeszcze plusy. Plusem jest świetne opuszczanie działa, tak? No tak, tam minus 10 stopni chyba jest. Mhm. Nie wiem dokładnie, ile on tak, ma. Tak, minus 10 stopni ma opuszczanie działa. Z tym, że jest jeszcze jeden myk. Do przodu opuszczana minus 10 na boki. Natomiast do tyłu minus 2, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj rzeczywiście bardzo słabo opuszcza. Także jeżeli odwrócimy się, to zapomnijmy o tym, żeby on cokolwiek opuścił lufę, prawda? No tak. Dobra, słuchaj, powiedz mi tak, mówisz, że masz koło 100 bitew, ja mam gdzieś koło 700 czy 800 bitew na tym czołgu, więc no, troszeczkę więcej, ale w dalszym ciągu sprawia mi niesamowitą frajdę ten czołg. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jeszcze, jeśli chodzi o pancerz, czy zauważyłeś to, że ten pancerz rzeczywiście potrafi odbijać naprawdę, oczywiście chodzi, jeśli chodzi o przedni pancerz, naprawdę bardzo, bardzo dużo działa? No, pancerz przedni potrafi odbijać, ale tylko jeśli ktoś nas trafi w kadłub, ma 120 mm, pod bardzo dużym kątem, to naprawdę potrafi jakieś mocne pociski przyjąć. Mhm. Trochę cię przycina tutaj, ale no cóż, bywa. Fakt, jest niesamowicie dobrze skontowany i rzeczywiście, jeżeli ktoś strzela w nas po górze, ta dolna płyta jest, w przeciwieństwie do poprzedników, jest znacznie mniejsza i jest ją trudniej trafić. Dlatego, jeżeli ktoś nas strzela po górnej płycie, no to tam praktycznie nie zdarzają, rzadko się zdarza, żeby ktokolwiek nas przebił. Raczej się zdarzają rykoszety. Natomiast gąski też od czasu do czasu przyjmujemy za zero, nie? No ta osłona na gąskach jest bardzo dobra, bo tam potrafi przyjąć kumulaki za zero. Mhm. No jak widać tutaj się... wyrwał do przodu. Jak na razie bitwa nie jest... Nieźle to się do niego skończy. No dokładnie. Cóż... zniszczył jednego przeciwnika, ale niestety sam niewiele nawojował, prawda? Dobrze, wykończony. Ty niestety w międzyczasie dostałeś dwa strzały, tak na szybkiego, ale no cóż, masz jeszcze tego HP dosyć dużo, więc jeszcze można, jeszcze jest się czym bawić, nie? Jest czym szaleć. Powiedz mi jeszcze tak, czy nie przeszkadza ci ta mobilność tego, bo jest to jeden z najwolniejszych medów, praktycznie chyba najwolniejszy, jeśli chodzi o medy 10 poziomu i nie przeszkadza ci to za bardzo, bo wszyscy, jeżeli ktoś gra nim, narzeka właśnie najbardziej na jego mobilność. No, prędkość ma dość słabą, tam jest 40 km na godzinę, ale nadrabia to swoją zwrotnością. Wiesz co, zwrotnością dodatkowo, ale jeszcze dodatkowo taka mobilność. Niskie opory gruntu on ma, dzięki temu po wszelkiego rodzaju jakichś mogradłach, bagniskach, w takich miejscach, gdzie zwykle te czołgi tak grzęzną i dosyć ciężko im się jedzie, w jego przypadku naprawdę nie przeszkadza mu. To jedzie sobie po prostu tak jakby nie zauważając, nie? Ma taką fajną rzecz, że naprawdę w niektórych momentach jedzie znacznie szybciej, aniżeli te wszystkie niby szybsze czołgi. No i pod górkę jest. No tak, zgadza się. I pod górkę jest szybki, bo ma dosyć mocny silnik i dzięki temu spokojnie sobie ten. Także jeżeli ktoś się nauczy nim grać, ktoś na ten, no rzeczywiście ten czołg sprawia niesamowitą przyjemność gry. I tak jak tutaj robisz właśnie trochę snajpy, trochę takiego właśnie grania na cooldown, to naprawdę on daje radę pod tym względem. Z tym, że cooldowna tak oficjalnie nie polecamy, nie? Tutaj uważam na tego też 49, bo mnie nęka od prawie początku bitwy. Mhm. No ta 49 jest wyjątkowo niewdzięcznym czołgiem, jeśli chodzi o jego przeciwnik, bo tylko chwila nie uwagi i może ci nawet za 900 wypłacić, więc lepiej na niego uważać. Ja zacząłem o kwestii cooldowna. Tutaj, jeśli chodzi o samego cooldowna, nie ma co szaleć, ponieważ wieża, no raczej, porównując do poprzednika, do Centuriona 7x1, ta wieża jest słaba, prawda?
No tak, bardzo jest słaby. Czasem jakieś kwestie odbija, ale od mocniejszych dział to wszystko wchodzi. To znaczy, ja ci powiem tak, od mocniejszych dział również jest w stanie odbić, z tym, że pod warunkiem, że nie strzelają nas w policzki. Niestety policzki, które on tutaj ma, są takie dosyć marne i, no i w te policzki wchodzi wszystko. Natomiast okolice Jarzma działa, góra nad Jarzmem i to jest w stanie rykoszetować. No i ten własny dowódcy też nie jest tak do końca ekspotem, ponieważ niby jest duży, ale też nie przyjmuje zawsze za z damage'em, więc czasem po prostu można w ten sposób i coś powalczyć. Przeniosłeś się z jednego miejsca na drugie, to powiem szczerze, że Prochorowka jest taką mapą niestety dosyć kamperską, jeżeli w tym momencie jest o tyle dziwne, że nie ma artylerii i raczej wszyscy są, tak jak mówię, bardziej skupieni na tym, żeby chyba robić damage, żeby w jakiś tam sposób nie zginąć. Pewnie robią misje i dlatego też oszczędzają sobie właśnie nie tyle pociski, co oszczędzają swoje HP, żeby wygrać bitwę i może coś tam jeszcze zrobić. Nie? No tak, przez te misje te randomki są zupełnie inne. Ładnie, jeszcze z podpaleniem i na dwa strzały wykończony WTF Q312. WTF PZ4 oczywiście. No niestety ciężko mu było tutaj cokolwiek więcej zrobić, bo ładnie go tutaj załatwiłeś. A to jeszcze z heków, więc dlatego też... Ała, to zabolało. Dobrze, że nie uszkodził żadnego z załogantów, także... Ale ty widzę, że tak jak powiedziałem, strzelasz ze zwykłych heków w tym momencie, dlatego też i tak ładnie ci poszło z tym motofakiem, nie? 6800 damage'u i 4 fragi już masz. Już powiedzmy sobie szczerze, że ten wynik jest w miarę bardzo dobry, nawet jak na 10 meda. Tutaj już nie ma się czym jakby... Jest się czym już chwalić, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze zostało im 4482 HP do zebrania i jak na razie wygląda to całkiem nieźle, ponieważ wy tutaj macie przewagę zarówno pod względem ilości czołgów, jak też ilości HP. No i tam jeszcze E4, ta E4, którą już na samym początku obijałeś i, no i teraz trzeba ją dokończyć. Powiedz mi tak, czy jak grasz tym czołgiem, to raczej zawsze tutaj się starasz rozgrywać tą bitwę, czy też starasz się na przykład jakoś inaczej? Jest też jakaś inna opcja dla tego czołgu, czy to jest na przykład najlepsza? No na tej mapie głównie jadę na środek, bo można reagować na sytuację, na to co dzieje się na mapie. Można machać prawo, lewo, korzystając z bardzo dobrego hooldowna. Ponieważ, tak jak powiedziałem, mamy tutaj minus 10 stopni i naprawdę możemy sobie spokojnie wziąć i właśnie podjechać pod tą górkę i spotować, zarówno spotować, jak i też, i, o już się cieszę, że 7500 damage'u. Bo właśnie pobiłem swój dotychczasowy rekord. Aha, a na dotychczasowy rekord na czym był zrobiony? Na poprzednim medzie, na 9 tierze, na Centaurynie 7-1. Mhm. Głucha 7300 damage'u. Rozumiem, czyli ogólnie ta linia ci bardzo podpasowała. To nie jest tak, że o, Jaćka jeszcze się tutaj będzie powoli próbować coś ci zrobić. Ta linia ci podpasowała, nie? Ta linia jest rzeczywiście dosyć miła, sympatyczna i dobrze się nią gra. Czołg, no tak, jest bardzo przyjemna. Nie ma takiego chyba czołgu, który w tej linii byłby jakby odstawał od reszty, nie? Wszystkie są jakoś takie w miarę przyzwoicie, jeśli chodzi o przyzwoite do gry. No tak, są bardzo podobne. Lew, 1200 HP, 60 HP, no teraz już 923. I no i tak zwane dojenie lwa w tym momencie. Jakby to nie zabrzmiało, ale w każdym razie trzeba mu trochę jeszcze uszknąć tego HP. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy ty robiłeś ten czołg z myślą o tym, że on będzie zamieniony, czy raczej tak stwierdziłeś, że chcesz sobie zrobić meda i dlatego też zrobiłeś go? No, zrobiłem go z tego powodu, że miał być zamieniony na Premkę, bo ogólnie tam gram tylko dla przyjemności, nie wydaję kasy na wota. Rozumiem. 8496 to jest tyle mamy widocznego. I jeszcze Jaczka, której zostało 238 i teraz zastanawiasz się, jak by ją jeszcze tutaj nie ugryźć, nie? O, jest zgąskowana chyba. No i teraz jest twoja chwila. Aj. Niestety, dobili ją.
No niestety nie udało się. No byłoby już jeszcze lepiej, ale. Kolego Przemku, dostałeś odznakę mistrzowską, dostałeś tutaj cztery beretki, dostałeś duży kaliber, czołgista snajper, dlatego dosyć łatwo jest zrobić na tym czołgu właśnie tak ten medal czołgista snajper. Niektórzy też nazywają go czołgista kamper, ale to ważne, to tylko pokazuje, że jak dobrym działem dysponuje ten czołg, bo rzeczywiście możemy strzelać na dalekie odległości, powyżej 300 metrów i wszystko wchodzi, albo trafiamy bez żadnego problemu. Dodatkowo dostałeś jeszcze specjalistę. Powiedziałeś, że pobiłeś swój poprzedni wynik, który wynosił około 7300. To tutaj naprawdę, naprawdę bardzo go solidnie poprawiłeś, bo wyszło aż 9199, prawie 9200. No to już jest taka solidna zaliczka. Już ciężko będzie tak sobie pograć, żeby więcej uzyskać, nie? No mam nadzieję, że w przyszłości pobiję ten rekord i zdobędę ponad 10 tysięcy. Rozumiem. Napisałeś pod spodem: najlepsza bitwa wszechczasów, tak się powinno grać FV4202. Powiem szczerze, tak się powinno grać, rzeczywiście. Powinno się wykorzystywać jego plusy, minusy, zalety, to fantastyczne działko. No i dzięki temu właśnie, no i opuszczenie tej lufy, więc tak rzeczywiście powinna wyglądać bitwa na tym czołgu. Zobaczmy teraz tak, 9199, dodatkowo jeszcze z asysty prawie 3000, no to tutaj ładnie. Same pociski, 33 pociski, kosztowały Cię 38 tysięcy, jeszcze naprawa i jesteś 18 tysięcy na plus, bez konta premium. Z kontem premium byłoby 56 tysięcy, czyli jak widzisz, różnica jest kosmiczna, jeśli chodzi o zarobki, no ale cóż, jak powiedziałeś, nie wydajesz na tę grę kasy, więc no, nie każdy musi grać z premium, prawda? No tak, gram po prostu dla przyjemności. Rozumiem. 1333 to jest bazowy exp z premką, oczywiście prawie 2000, 1999. Może ten damage, może nie tak, damage jest rzeczywiście bardzo solidny, natomiast jeśli chodzi o exp, no skorzystałeś z podświetlenia innych, dlatego też ten exp jest odrobinę słabszy. No dobrze, podobała mi się bitwa, podobał mi się sposób, jaki rozegrałeś, ze względu na to, że no, tak się tym medem gra. No, nie jedziemy na pierwszą linię, nie walczymy tak jak ruskimi medami, które są znacznie szybsze, są w stanie obierzać inne czołgi. Natomiast tutaj wykorzystałeś do granic możliwości jego właśnie zalety. A teraz chcesz kogoś pozdrowić? No pozdrawiam moich wszystkich kolegów z klanu DKP i wszystkie trzy dywizje jego. 37 DKP, co to jest? 307 dywizja kawalerii pancernej. Rozumiem. Dobrze, pozdrawiamy w takim razie wszystkich twoich znajomych z tego klanu, jak też wszystkich dywizji i nie przedłużając, ja mówię do usłyszenia, trzymajcie się.